Witam. Niektórzy pewnie zastanawiają się, co to za twór. Cóż to takiego? To jest napęd dyskietek 5¼ dla komputerów firmy Commodore, 8-bitowych komputerów. Jest sporo informacji o tych napędach, ale nie zawsze są to informacje pełne, czasami wręcz błędne. Jako że stosunkowo długo używałem Commodore 64, bo tak intensywnie to od 91 do jakiegoś 95, 7, później już tak raczej sporadycznie. Po 2000 roku jeszcze używałem, ale to już nie do pracy, tylko do zabawy. A zostawiłem właściwie tylko po to, żeby kartridże robić, aby się pokazać, jak robić kartridże. No, projekt nie wypalił. Będzie film o tym temacie, bo jest to dość ciekawa rzecz, jak to rozwiązano w tym Commodorku sprawę kartridży. A zwłaszcza jak działały takie kartridże, których praktycznie nie było widać w przestrzeni adresowej, więc jak się z nimi komunikować. Ale przejdźmy do napędów. Aby zrozumieć dokładnie, jak to wszystko funkcjonowało, potrzebna jest znajomość budowy takiego napędu w tamtych czasach, bo w ten sam sposób budowano napędy dyskowe, napędy dyskietek, aby odróżnić od napędów, od twardych dysków, ale w sumie też były budowane w taki sposób, mniej więcej jak tutaj pokażę. I takie komputery jak Mera 400, Odra, czy tam PDP, PDP, jak to woli, wyglądały odmiennie niż jest to teraz. Więc najpierw pokażę, jak to było kiedyś. Otóż taki napęd w jakiś tam sposób komunikował się z komputerem, czy w wypadku Mery z procesorem, ale może mówimy o 64, to komputer miał jakiś tam port. Tu było różnie, szeregowe, równoległe. Równoległe były szybsze, szeregowe wolniejsze, ale tańsze, bo złącza były tańsze, więc generalnie były to szeregowe jakieś interfejsy. W Commodore był, z pamięci nie powiem jakie miało tamte oznaczenie. Ten interfejs to była taka wariacja na temat pierwowzoru, czyli interfejsu równoległego, 8-bitowego, a tu była wersja na tej samej zasadzie, podobny protokół, ale wersja szeregowa. I tu mamy napęd dyskietek. Narysuję większy, żeby mógł tu w środku mu dorysować to, co potrzebne. I teraz taki napęd, poza samymi obwodami związanymi z dyskietką, czyli był tam jakiś mechaniczny układ, który pozwalał czytać te dane z dyskietki, czytać, zapisywać, przesuwać głowice. Miało być prostokątne. Tu był jakiś mechanizm, były silniki korkowe, które umożliwiały przesuwanie głowicy, czyli mieliśmy w sumie dwa silniki korkowe. Silnik jeden napiszemy tak,
obraca dyskietkę. Natomiast silnik 2 ruch głowicy. I ten silnik mógł przesuwać się na kolejne ścieżki. W wypadku 64 napędu 1541 było to 40 ścieżek, ale napęd korzystał z 35. Można było go zmusić do pracy na pozostałych 5 ścieżkach. Czasem to używano w zabezpieczeniach, czasem żeby trochę zwiększyć pojemność dyskietki. W ogóle dysk był dość nietypowy, bo jak wiadomo, obwód okręgu jest tym większy ma większy promień, nie? Im dalej od środka. Więc aby zaoszczędzić pojemność, którą później w sumie stracono, taki głupi ruch, wpadli na pomysł, żeby te wewnętrzne, tu pierwsze ścieżki miały ileś tam sektorów, te, które są dalej, miały więcej tych sektorów, te najdalej najwięcej. No i tu zaoszczędzono trochę, że ta pojemność się dysku ogólnie zwiększyła, ale że nie korzystano z tych 5 ścieżek, to niestety ten zysk został stracony. Ale i tak nie było źle, bo było więcej niż w Atari. A wtedy, pamiętacie, były wojny Atari, Commodore. Był więc tu sterownik silników. Jak na razie to wszystkie napędy, nawet te współczesne, są zbudowane właśnie w taki sposób. Tu natomiast był jeszcze sterownik, nazwijmy to głowicy. Wzmacniacze odczytu zapisu i tak dalej. Ja tu bardzo upraszczam, bo przecież gdybym miał szczegóły omawiać, to ten film trwałby kilka godzin. Ja widziałem, że na YouTubie są filmy nawet po 7 godzin i więcej, ale wątpię, żebym się chciało coś takiego oglądać. Jeśli będzie zainteresowanie, mogę omówić szczegóły. Szkoda, że nie mam już, ale pewnie da się z netu ściągnąć oprogramowanie ROM-u tej dyskietki, tego napędu, bo w tym napędzie był procek. Zgadnijcie jaki? 6502. Może tak. Niestety klawiatura odmówiła posłuszeństwa. Spróbuję ją ożywić, jeśli się uda. No niestety, Windows ma tak spieprzone USB, że się w głowie nie mieści. A co ciekawe, kto był pomysłodawcą między innymi USB, między innymi Microsoft. Jeszcze jakieś dwie firmy były z pamięci, nie wiem. I najgorsza implementacja jest gdzie? W Windowsie. Nie wydaje się wam to dziwne? Był procek, była pamięć ROM i RAM. ROM zdaje się 16 kilo, mogę się oczywiście mylić. Ale jestem prawie pewny. A to można sobie doczytać. RAM 2 kilo i tego jestem pewny, jak tego, że PiS stracił władzę.
Ramo aż 2 kg. Przypominam, że sektor miał 512, a nie, 256 bajtów. Jeszcze tu musiał się mieścić stos, zmienne systemowe, więc tych buforów tu do zapisu odczytu za wiele nie było. Jeszcze był układ, prawie jestem pewny, tak, on miał, zdaje się, w skrót coś tam piat, to był taki coś podobnego jak CIA, to mnie zawsze śmieszy, z Commodora 6522. Oczywiście były później wersje CMOS-owe, więc tam troszeczkę te nazwy się zmieniały. Tu był port równoległy, używany do sterowania silników krokowych. No, pewnie jakieś tam dekodry, adresy, generator zatrudniający i tak dalej. Jest taki prosty, uproszczenie duże. I generalnie w tamtych czasach tak to realizowano, czyli jak my tu sobie po porcie szeregowym wysyłaliśmy komendę, na przykład odczyta jakiś sektor czy plik, to ten procek wykonywał wszystkie operacje, sterował silnikami, odbierał strumień tych danych do pamięci RAM, a później przesyłał tu portem szeregowym. I tu jest taka ciekawa sprawa, bo ten napęd 1541 był przeznaczony dla tego Wika Wica 20. I w samym tym Wicu był błąd w scalaku, który tu zapewniał komunikację szeregową i nie dało się skorzystać ze sprzętowego przesyłu danych szeregowych. Robiono to w sposób programowy, czyli no, dużo wolniej. Później, żeby no, nie tworzyć, jakkolwiek powstał specjalny napęd dla C128, gdzie korzystał już ze sprzętowej szybkiej komunikacji, to jednak w 64 poszli po niższych kosztach i po prostu w ROM-ie tu w C64 zaszyli obsługę tego portu szeregowego w sposób programowy, więc ta komunikacja była dość wolna, ale była przyspieszana. No i właśnie dochodzimy tu do ciekawego tematu. Otóż można było uruchamiać tu swoje programy. Można było wysłać program po tym porcie szeregowym do pamięci RAM i tam go kazać uruchomić. Tak działały wszelkie dopalacze, które w ten sposób przyspieszały, później korzystały z innych sposobów komunikacji tu i przyspieszały mniej więcej 10-15 razy, takie mniej więcej było przyspieszenie, nawet do 20 sięgało przyspieszenie komunikacji potem, bo oczywiście sam dysk szybciej się nie obracał, więc tu nie było żadnych zmian, czyli ten transfer do z dyskietki był ten sam, ale to wąskie gardło tu niwelowało oprogramowanie wrzucone tu do tej pamięci RAM i tam uruchomione. No, jak się domyślacie, te programy nie mogły być zbyt długie, bo na dzień dobry trzeba było przechowywać tak zwany BAM w pamięci RAM, co zajmowało nam ten jeden tam bufor czy dwa, bo już nie pamiętam, czy trzeba było 512 bajtów, czy 256 miał ten BAM. Powiedzmy, że miał 512 bajtów, no może prościej zapiszę jako 0,5 kilo. Do tego generalnie tworzono dwa bufory do wysyłania, do odbierania, albo no inaczej, może jeszcze patrząc, do jednego bufora wczytywano z dysku dane, gdy się zapełnił, był wysyłany tu po tym porcie szeregowym, a do drugiego bufora były zapisywane dane, żeby się między sobą nie gryzły i później zamieniano te bloki między sobą. Czyli tak naprawdę 1 kilo szedł na takie dwa bufory.
albo też były używane tam zamiennie przy operacjach jeden do zapisu, drugi do odczytu. No to tak naprawdę to chodziło głównie o zapis, bo zapis związał się też z odczytem do weryfikacji. Więc generalnie potrzebne były dwa bufory po te, no i tu tak nie jestem pewny, ale mi się wydaje po 256 bajtów, czyli pół kilo kolejne szło, 1 kilo. No później coś tam na stos, inne rzeczy, więc na ten nasz program mieliśmy powiedzmy 500 bajtów, no nie dało się zaszaleć. W każdym razie były takie różne ciekawe programki, na przykład wysyłał się program, który bardzo szybko formatował dyskietkę. Bo normalnie trwało to parę minut, a były takie dopalarki. Wysyłany był program, który formatował bardzo szybko dyskietkę. Ba, mało tego, na tym tu porcie były dwa porty równoległe i jeden szeregowy. No i jeden równoległy był nieużywany. Ten jeden obsługiwał tu nam te sterowniki, LEDa i odczytam, czy dyskietka zabezpieczona, czy nie. A ten był nieużywany. O, jeszcze był odczyt numeru napędu, można było cztery numery ustawić, czyli cztery napędy można było podłączyć do komputera. I był pewien bajer, który zrobiłem, połączenie równoległe. Tam było 8 linii danych, plus STB, plus ACK, tak jak w drukarce. I w ten sposób, no już mieliśmy ośmiokrotne przyspieszenie, bo, no może nie ośmio, czterokrotne na dzień dobry, bo ta komunikacja tu była tak sprytna, te turbo, że wysyłała po 2 bajty równolegle, a nie pojedynczo. Nie dość, że szybciej, to jeszcze równolegle 2 bajty były wysyłane, przepraszam, 2 bity. Tu było wysyłane 8, ale to pozwalało w ciągu 2-3 sekund wczytać 64 kilo, czyli zapełnić całą pamięć komputera z dyskietki. Można było dyskietkę skopiować, to był jeszcze lepszy numer. Drugi napęd, tam kolejny napęd, przy czym to głównie wykorzystywano przy komunikacji tej szeregowej, można było i przy równoległej. Co robiono? Wgrywano tu program, który odczytywał dyskietkę, tu program, który zapisywał. Komputer nie pośredniczył w komunikacji, czyli on kazał kopiować dyskietkę stąd tu i w tym momencie mógł robić coś innego, ewentualnie tylko nadzorować, czy już ta komunikacja tu się zakończyła, czy skopiowano dyskietkę. Pozwalało to bardzo szybko kopiować dyskietki bez, no oczywiście bez wymiany, bo jeżeli kopiowaliśmy dyskietkę, która miała powiedzmy 170 kilo, to musieliśmy ją zmieniać, jak był jeden napęd, bo on odczytał do komputera, ile mógł. Teraz składaliśmy drugą dyskietkę, na którą zapisywaliśmy, potem znowu tą poprzednią i parę zmian trzeba było robić. Przy takim połączeniu tych zmian nie trzeba było robić, ale i tak komputer pośredniczył, co spowolniało wszystko, bo jednak wysyłamy do komputera, wysyłamy z komputera tu, a jak robiliśmy od razu stąd tu, to już jest dwukrotny wzrost prędkości. No jeszcze można było po równoległym tą sztuczkę zastosować, to już w ogóle była rakieta. Kopiowanie całej dyskietki w parę sekund wydawało się po prostu czymś wręcz niemożliwym. I jeszcze, co można powiedzieć o tych napędach? Był też napęd 3,5 cala, miał niestety w pamięci ROM błąd. No i tam były sztuczki i programowe, no bo to generalnie zasada taka sama, tylko nam było więcej tej pamięci RAM, jak pamiętam, ale do szczegółów też odsyłam do dokumentacji, więc można było obsługiwać dyskietki 3,5 cala, no albo błąd, albo wymieniamy ROM, albo, co było prostsze, wgrywamy soft, który ten błąd pomijał, niwelował. Jeszcze taka ciekawostka. W tamtych czasach
napędy były tak budowane, że można było poruszać głowicą, chociaż silnik się nie kręcił. Czyli można było wyfrezować dziurę, tak, w dyskietce. Natomiast w tym napędzie, w tych komodorowskich, było to niemożliwe, bo aby głowica się poruszyła, to było sprzętowo zrobione na bramkach, czyli aby poruszyć silnik, musiał się obracać dysk. W innym przypadku rozkaz przesuń głowicę w lewo, w prawo nie dawał nic. Tu może jeszcze taka ciekawostka związana z tym stukaniem napędu. Po włączeniu zasilania nie wiadomo, gdzie głowica się znajduje. Więc takim prostym rozwiązaniem jest przesunąć ją na ścieżkę zerową i wtedy już panujemy nad tym, bo wiemy, doszedł do zerowej, no to teraz jeden krok zrobimy, jesteśmy na pierwszej i tak dalej. Aż skąd te pukania? Otóż nie było tu bariery optycznej na tej ścieżce zerowej, tylko był taki odbojnik, więc jak tam doszedła głowica, to ona po prostu stukała, pukała o ten odbojnik. A ROM robił po prostu, program w ROM robił tak, że przesuwał 40 razy na zewnątrz dyskietki, czyli była gwarancja, że dojdzie do 40. No i wtedy właśnie, jak powiedzmy był na 10, to 10 razy się przesunął, a 30 razy było pu, 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 pu. No niestety tu się nie popisali. Późniejsze napędy, tamte 17 ileś, już miały tu, i ten 3,5 calowy też miał tu barierę optyczną. Jak dotąd doszła dyskietka, było, znaczy głowica, było wiadomo, że tu się znajduje i nie trzeba było nic kombinować. A teraz jeszcze może, jak wyglądały później napędy dyskietek w komputerach typu Amiga, w późniejszych PC-tach, było ciut inaczej. Mianowicie sterownik znajdował się już w komputerze, czyli mieliśmy, o taką sytuację, przy czym same tu jakieś stopnie mocy to oczywiście były, a teraz tak, tu w komputerze znajdowało się, tak naprawdę tu były tylko nie sterownik głowicy, tylko trochę głupia nazwa, źle to nazwałem, ale to już nieistotne, upraszczam, jak śmiałek, śmiem upraszczać. Wzmacniacze odczytu zapisu oczywiście musiały się znajdować tu z wiadomych powodów, natomiast sam już ten sterownik, który odbierał te dane cyfrowe, czy tam wysyłał te dane cyfrowe, zamieniał, powiedzmy, z tej postaci szeregowej na równoległą, nie znajdował się tu, tylko tu. To były takie popularne WD-17 coś taki sterownik. Można sobie zobaczyć, co się działo w tym napędzie 1541 i porównać, zobaczyć notę katalogową. I mieliśmy tu po prostu połączenie z napędem. Tu najczęściej też już w tamtych czasach, przynajmniej w Amidze, już było jakieś tam DMA. W PC-tach zdaje się też. Także większość się znajdowała, znaczy dużo się znajdowało tu na płycie i komputer cały czas brał udział w tej komunikacji. No, ta transmisja wtedy była bardzo szybka. No, coś za coś, bo podwyższało to koszt komputera, ale obniżało koszt napędu. I tak to wygląda do dziś, o ile ktoś używa dyskietek. Nie wypowiem się, jak to było w Amstradach, natomiast w Spectrum
było też i w Atari, było tak jak w Commodore, czyli one miały swój ROM, RAM, procek. No jak mówię, nie wypowiem się o Amstradach, bo po prostu nie wiem, musiałbym doczytać, dokształcić się. Ale że miałem mówić o napędach do Commodora, to co wiedziałem, przekazałem. Oczywiście teraz traktujemy to tylko jako ciekawostkę. Jak się film podobał, to oczywiście lajki, subskrypcje, wsparcie, kawy. Za co z góry dziękuję. Do usłyszenia.